Witam ponownie. Powiedzmy, że to taka część druga nagrywania. Chciałem pokazać, bo wyczekiwaniem patrzyłem na te gołębie, jest już po siódmej. I te trzy, nie wiem czy je widać, ciągną do domu. I jest dobrze. Są tam, nie wiem czy widać, nad tym orzechem są. Były daleko. A już trochę się nad nimi, nie wiem czy je widać. Już się zmartwiłem. Ja je widzę. A, wypchało je do góry. A, tu są. Nad orzechem jest jeden. Wypchnęło je trochę do góry. A tu są. Tu jest ta Nikołajewska samica. A też sobie polatała sama. Znaczy sama. Dwie samice. I tu jest jedna. Te z kolorowych. I tu jest druga siwa. A są. Wszystkie trzy. No jest dobrze. Jakby ktoś był zainteresowany, to ta siwa, co jest u góry, jest do sprzedania, a do sprzedania tylko z jednego powodu jest, że nauczyła się tu na dach siadać. I ten, to jest taka, no, młodego raz siadła i teraz mi siada tam bez przerwy. To jest taka samiczka przed pierzeniem. No i jak ktoś jest zainteresowany, no to ta samiczka jest do sprzedania. Styl lotu widać jaki jest. No już teraz na dosiadzie na to. Już się opuszczają te gołębie fajnie. Ta ma na tym prostszym skrzydełku. A tutaj o. No i już ładne tego, ładny wymachem. Z dobrych gołębi. I co ja też chciałem powiedzieć. Jestem mega, mega zadowolony z tegorocznego łączenia w pary. Naprawdę strzał w dziesiątkę i te gołębie. Te co są już stare. Już nie wychodzą, raczej to już są nie do, ona gdzieś tutaj to siadła sobie. A tutaj Nikołajewska, ona takie na rozpierzonym ogonie, a te trzy ciągną już coraz bliżej. A tu jest samiczka, nie wiem, może podlecą chyba, bo chciałbym nawet zobaczyć, ale nie mam już czasu. Chciałbym zobaczyć, które te gołębie były. O kurde. Tam niby już dzieciom zrobiłem te owsianki, bo robiłem wszystko, ale za chwilę trzeba je budzić, bo 15 po 7 muszą wstać. Myślałem, że jeszcze rano im posprzątam, no ale te ciągną. Tu są dwa, są niżej. O, tu sztukają za mną. Dobra, dwa są niżej i dwa, tylko chciałbym tego może szybciej doleciały. O, jest ta samiczka tutaj. A jest ta z kolorowych. Fajna jest. Ona nie jest może rewelacyjna w stylu lotu, ale to też gołąb, który sobie nie pozwala, żeby go zepchło cokolwiek. No i to też jest. Też jest tylko raz wylatała, a to już kurwa ciężko. Na brudno no, musiała być młode gołębie, bo widzę jak się opuszczają na skrzydła. Ale ciągną. Może im pomógłby trochę. Weźcie się ruszcie. Gołębie trochę pomocy. No i dobra. O, tu jest piękna samica Nikołajewska. Styl fenomenalny. Fenomenalny. Skrzydła do góry. Ten gołąb jak popierzy. Rewelacyjny gołębie. Ciężko im się już leci. Już. O, to muszą być bardzo młode gołębie. Nie wiem nawet które. Ale lecą, jeszcze lecą. Jedno jasne, to nie wiem które. Jeszcze bym trochę i tak ruszył tego, żeby one miały tutaj, żeby doleciały do dachu. To jest najważniejsze, żeby ten gołąb doleciał do dachu, zawsze doleciał do dachu. No, one muszą wszystko zrobić, żeby dolecieć do dachu. I to sobie już lecą, już ściągło je daleko. Jadę dość mocny, te gołębie z kropy zeszły. Wieje fes. Żeby doleciały, żeby się nie pozwoliły, żeby usiąść na obcym dachu. Takie mam tutaj w górę. Ta samica ma taki kiepski ogon, ale to do pierzenia. Trochę ta samica, jak to coś się tym gołębiom. Jeden,
Jeden, gdzie się stracił. Były trzy. Gdzie jest jeszcze jeden? A jest, jasny. Coś jasnego. Jeden już jeden, ale ja rad. A dwa ciągną już ostro. O, już widzą dach. Już. To jest to, jest jedna, to jest siostra. Siostra tej, co tutaj sami się zdobyła w górze. Był młodziutki go. On dopiero wyszedł tam teraz. Jedna. Ej, ciągnę dalej. Jedna to jest takie jaśniutkie młode z Nikołajewskich. Ona ma takie prostsze skrzydełko. Jedna poszła znowu do góry. Ja bym mało, bo ja tam nie muszę im jeść dać przecież. A nie daje jeść, dopóki wszystkie nie odbiją. No i czemu mają być? Czemu mają być te stratne, jak one niczemu winne nie są? A to wypchało znowu do góry. Jakieś siwe na białym ogonie. A jest siwe. Samiczka z tej seredynowej takiej zielonkawej takiej linii gołębi. Samiczka, ale takie szerokie gołębie na żółtym oku, no i ciemniejsze, ale łączenie w parę fajne. A i druga samiczka będzie z czarnej linii. No to siwe chciało tak się przytrzymać, a to jest starszy gołąb, nie powinien już. Nie powinien już tak robić. To wypchało do góry. O, to siwo jedno jest. O, ono jest z tej zielonej. Nawet samiec. Uff, dobombardowany. Ale szerokie gołębie. I tu jest jaskółki. To siwe tam jest bardzo wysoko. A to czarna linia jest. To jest gołąb zarezerwowany. Samiczko. Dobra. Pozdrawiam. Do następnego. Miejmy nadzieję, że opadną. Jaszczą mi nie złapie. To odleciało, to jasne. Za blisko? Leci dalej. No i leci, i leci. Zobaczymy. Pozdrawiam. Do usłyszenia. Do widzenia.